możemy się Ciebie spodziewać? Częściej na czerwonych dywanach niż za kółkiem? Nie, zdecydowanie nie. Chcę być drifterką, kocham drifting i temu poświęciłam całe swoje życie. Nie chcę rezygnować. Śmieję się, że nawet nie widzę takiego momentu zakończenia swojej kariery, tylko jako starsza babcia będę tak schodzikiem wsiadała do tego samochodu i dalej będę jeździć, więc absolutnie nie. Natomiast bardzo chcielibyśmy rozpromować sport, bardzo byśmy chcieli pokazać piękno driftingu i rzeczywiście takie miejsca, takie spotkania, które są jednak dosyć niekonwencjonalne, tak, żeby mówić o motosporcie, a jednak właśnie w takie miejsca chcemy dotrzeć, żeby wszystkim pokazać drifting, więc stąd wykorzystujemy takie okazje do promowania tej dyscypliny motosportowej. No, ty wykorzystujesz, słuchaj, pokazujesz siebie od takiej dosyć kobiecej strony, prawda? Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że kobieta i mężczyzna są absolutnie równi za kierownicą i nie powinno być żadnej dyskryminacji, nie powinno być żadnych podziałów. Kobiety jeżdżą z mężczyznami w driftingu i tak powinno być, ponieważ jesteśmy tak samo dobre. Natomiast dalej powinniśmy pozostać kobietami, tak? I pomimo, że wsiadamy do samochodów, które bardzo często mają po 1000 koni, i pokazujemy tam swoją siłę, to jednak zostańmy tymi kobietami. I chcę to pokazać i staram się rzeczywiście zakładać te kreacje i pokazywać, że kobieta, pomimo że jest w motosporcie, może pozostać kobieca. A mężczyźni się ciebie nie boją? Mężczyźni są cudowni, ponieważ rzeczywiście się boją. Czasami jest im głupio przegrać z kobietą, więc 9 na 10 przypadków słyszę przed walką, którą mamy stoczyć, to słyszę, co im nie domaga w samochodzie, żeby oby na pewno się zabezpieczyć, że jeżeli w przypadku klęski, tak, jeżeli przegra tą walkę, to nie była jego wina. On nie przegrał z babą, tylko po prostu samochód miał słabe opony, nie wiem, dyferencjał, kolektor się rozszczelniał i tak dalej, więc słyszę tysiące wymówek, dlaczego mogą potencjalnie przegrać walkę. To jest słodkie.